Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Właściwie nie chciałbym znowu się nad wami pastwić. Ale pomyślcie o jednej rzeczy. Gdybyśmy zrobili sondaż, my politycy, sondaż w piątek, kiedy wybory na przykład są w niedzielę, wśród obywateli, czy chcą, żebyśmy ich katowali, podkreślam, katowali, w sobotę, katowali również w niedzielę przed lokalami wyborczymi. Jak sądzicie, jaki byłby wynik tego referendum? Dajcie nam święty spokój. Dajcie nam chwilę odpocząć od was wszystkich, nas wszystkich. W związku z tym ten pomysł jest po prostu gorszym rozwiązaniem niż dzisiaj te rozwiązania, które mają oczywiście w praktyce swoje mankamenty. Chociażby ten internet. Dlatego nie wolno nam tego, co w naszej ocenie dzisiaj jest być może już niemodne, przestarzałe, a nawet być może złe, zastąpić czymś gorszym. No weźcie trochę, poruszcie waszą wyobraźnię. Co się będzie działo nie w lokalach wyborczych, w dniu wyboru, ale przed lokalami wyborczymi. Jak będziemy napastować tych idących do lokali wyborczych. Proszę państwa, były już tutaj wcześniej, w ostatnich latach, pomysły różne, sprowadzające się nawet do tego, przepraszam, powiem to trywialnie, że usiądziesz sobie przy piwku w domu i klikniesz i wybierzesz. Nie. Wybory to jest święto. Referendum to jest święto. Jeżeli ktoś się czuje odpowiedzialny za swoją małą czy dużą ojczyznę, to w tym dniu niech się pofatyguje do lokalu wyborczego, gdzie jest godło państwowe i flaga narodowa. A nie, że on sobie przy piwku będzie klikał. Tak samo dajmy ludziom przynajmniej na ten moment odpocząć. Co do sondaży wyborczych. My jesteśmy zwolennikami nawet cofnięcia tego okresu, tego zakazu. Na tydzień, na dwa tygodnie. Bo rzeczywiście przed wyborami, żeby nie publikować sondaży, bo nie ukrywajmy tego, sondaże w dużym stopniu wpływają na ostateczne zachowanie się niezdecydowanych wyborców. Niezdecydowanych pod jakim względem? Czy pójść w ogóle? I po drugie, na kogo zagłosować? Dlatego, podobnie jak Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, będziemy głosować za odrzuceniem tego projektu. Ale podzielam pogląd, no jak mówię, tu już jako weterani, jest tyle różnych pomysłów, i należałoby się chyba w gronie Prezydium Sejmu zastanowić, szczególnie teraz na początku kadencji, nie pod koniec kadencji, czy nie warto chyba jednak powołać ponownie Komisję Nadzwyczajną, która by spróbowała po raz kolejny, spróbowałaby zmierzyć się z kodeksem wyborczym. Bo prawdopodobnie jest również nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej, biura Państwowej Komisji Wyborczej. Może jest lepsze, inne spojrzenie. Może bardziej racjonalny. W ten sposób gotowi jesteśmy popracować i poprzeć. Ale tego typu wybiórcze rozwiązania nie. Dziękuję.